Dzisiaj zabieramy Was wycieczkę do Krakowa. A co możemy zobaczyć w Krakowie? Wiadomo, poza Smokiem Wawelskim mnóstwo ciekawych rzeczy, a te najfajniejsze znajdują się pod ziemią. Zapraszam. Witam Państwa w imieniu Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Rawelin. Nazywam się Krzysiek Śliwa. Będę miał przyjemność dzisiaj pokazać Państwu dziwne, ciekawe, tajemnicze miejsce. Zapraszam Was do schronu z czasów III, nigdy nie wybuchniętej atomowej wojny. Schronu, który mieści się pod szpitalem Żeromskiego. Zobaczycie OPPM, Oddział Pierwszej Pomocy Medycznej. Dziwny, tajemniczy i bardzo ciekawy schron. Myślę, że zaraz zobaczymy jego szczegóły, zaraz się z nim zapoznamy. Takie tajemnice, które tutaj pokazujemy, pokazujemy też w innych miejscach. Zapraszam Państwa na stronę Rawelinu, a teraz spróbujmy zobaczyć obiekt. Schron pod szpitalem imienia Stefana Żeromskiego, podobnie jak inny na terenie Nowej Huty, został wybudowany w latach 50. Ten jest chyba największy, bo ma około 600 metrów kwadratowych. Co jest najfajniejsze, że wejście do tego schronu nie koliduje w żaden sposób z funkcjonowaniem tego szpitala i dzięki temu mamy możliwość bezproblemowego dostania się do jego wnętrza. Zachowały się w tym schronie, jak zobaczycie, filtrowentylatornie, łaźnie odkażające, część oryginalnego wyposażenia tego schronu z lat 50., czyli między innymi na przykład umywalki z charakterystycznymi kranami, takimi, że nie trzeba było rękami odkręcać wody, tylko wystarczyło łokciem, łóżka szpitalne, lada apteczna. Schron, który widzicie, miał za zadanie w ciągu paru dni od ogłoszenia zagrożenia zamienić się w oddział pierwszej pomocy medycznej, czyli miał być podziemnym szpitalem, w którym wykonywano te pierwsze rozpoznania, pierwsze zabiegi, pierwsze czynności, które ratowały życie i zakładano, że to tutaj do tego schronu będą przywożeni ranni z terenu całej Nowej Huty. Przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia w tym schronie, widzimy sale operacyjne z wyposażeniem, mamy lampy bezcieniowe, mamy łóżka szpitalne, mamy mnóstwo medycznego sprzętu.
to, co widzicie, bardzo fajnie obrazuje, jak moglibyśmy być leczeni, jak moglibyśmy być zaopatrywani w tamtych czasach, gdyby doszło do sytuacji ekstremalnej. Wydaje mi się, że warto skontaktować się ze Stowarzyszeniem Ravelin i umówić się na zwiedzanie tego schronu, bo naprawdę warto. A trzeba od czasu do czasu poznać takie właśnie wisienki na torcie, które gdzieś tam pod ziemią na nas czekają. Cześć.